Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Country Balls Heroes. No i tak, mam nadzieję, że to będzie już ostatni odcinek. Czy tak będzie? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, ale moi drodzy, zauważyłem, że tu jest w ogóle kopiec węgla, który jest nadal przejęty. Tu jest kopiec węgla. Surowcy mamy, no myślę, że wystarczająco w tej chwili, więc na razie jeszcze się wstrzymamy, robimy sobie jeszcze jedną turę. Jeszcze jedną turę. Próbujemy jak najbardziej jeszcze uzyskać jednostki. Dobra, ty się znowu wracaj tutaj. Mam nadzieję, że w tym odcinku już to zakończymy. Aczkolwiek myślę, że i tak walki będą prowadzone dwufalowo. Takie mam wrażenie. Ty sobie jeszcze podleć tutaj. No i dobra, tutaj już mamy dwa zamki gotowe na 100%, prawda? Kopiec węgla tylko, no to spoko, możemy to kupić. Węgla mamy w brud. Tutaj już też jest wszystko. A tu brakuje żydowskiego targowiska. I chyba brakuje go całkowicie. Nie, jest. Jest, dobra. Ale na razie my tego nie potrzebujemy. Musimy się skupić na ostatnich jednostkach, które tutaj są. Nie wiem, czy sobie tym naszym Januszkiem przypadkowo nie zmarnowaliśmy jednej tury, ale tu mi się nic nie stało. Tu mi się nic nie stało. Up. I tak, ulepszona chuligańska arena. Tu nam brakuje ropy. 8. Co, i teraz nie wiadomo, ile jest rekrutacji. Dobra. Teraz skupimy się na ropie. Kupimy sobie jeszcze tamte jednostki. Ten już w końcu dotarł do swojego siedliszcza. Możemy sobie wejść ponownie. Putin Ball. Tu już jest git, tu już jest git, tu już jest git. Tu chyba jednostek nie zrekrutowaliśmy. No właśnie. Tak mi się wydawało. Wolę zrekrutować, bo możliwe, że przed 6 dniem będzie jakikolwiek problem. Nas to nie zaboli. I tak, ty też wracasz do swojego siedliszcza i potem już lecimy całkowicie do góry. Ty, ja zmarnowałem, kurwa, zmarnowałem turę. Ale jestem baran. Ale jestem baran. Zmarnowałem turę. Totalnie zmarnowałem turę. Dobra, ostatni dzień, czy tydzień, przepraszam, nie dzień. Dzień to może nie ostatni. I znów problem jest z ptakami. Dlaczego? Dlaczego tu jest kurwa zero? Dlaczego? To jest bez sensu. To jest bez sensu. Totalnie bez sensu. I co, ja teraz będę sprawdzał jednostki co tydzień, żeby tylko, kurde, nie minąć ptaka. Aj. Dobra, 20, 184, ej, nie chciałem tego. 138, 141, 130, 75. Okej. To jest nasz, nie wiem czemu, ale nam zszedł główny zamek jako drugi. Coś dziwnego. No co, tutaj tak samo rekrutujemy wszystko jak leci. Już ptaszki mamy. A jeżeli chodzi o bohaterów, to widzę, że no bohaterów tu już nie ma. Bohaterów tu już nie ma. Dobra, idziemy się ostatni raz wymienić. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i spróbujemy. Przynajmniej jedną walkę spróbujemy. Tutaj również musimy jednostki wykupić. No i tu jest ten sam problem. Tu jest ten sam problem, bo zobaczcie, nawet nie mamy głupich plumber bali do wykupienia. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia. Ratusz i zamek 3. Mamy już mury zamku? Mamy mury zamku. Dobra, czyli tu niby jest git. Tu są kolejne jednostki, które też wykupimy. No jest zbugowane, nie wiem dlaczego, ale jest zbugowane. To się powinno resetować. To się nie resetuje.
To już wykupiliśmy, tak? Tak. I teraz tu. Przenieśmy go. No kurde, naprawdę? Naprawdę. No i znów nie możemy tego kupić, ani tego kupić. No kurwa, to jest śmieszne. Ta gra nam normalnie robi pod górkę. Ta gra nam robi pod górkę. No dobra, następny. Nadal ptaszka nie możemy wykupić, ratusza też nie możemy wykupić. Ale wiecie, co możemy wykupić? A raczej, co możemy przehandlować? Możemy przehandlować kamień na drewno. Akurat mamy 20. To już tutaj było kupione, tak? Teraz tu. Jakie targowisko jeszcze, kurde. Nadal nic wykupić nie możemy. Coś schrzaniło z tym. Coś tu się schrzaniło. Dobra, ten już leci z powrotem tu. Oj. No nadal nie mogę wykupić. No ciekawie. Bardzo ciekawie. Czy już mogę? Nie mogę. Ja bym ci coś powiedział, ale nie chcę cię obrazić. Czyli jeszcze to nie będzie ostatni tydzień. Tu też jeszcze nie mogę, czy mogę? Nie mogę. Już mam wykupione, dobra. Ty się idź mieniać. Nie mówcie, proszę. Kurwa. O, ale spartoliłem. No ale spartoliłem. Cały czas mi się to myli. Husaria jest tu. To jest tu. To dalej jest marginalna. Umiarkowana już. Rozwijamy się szybciej niż Rosja. To jest dobry punkt. Ale jeszcze muszę iść po ptaszki. Jeszcze muszę iść po ptaszki. W ogóle tymi Chińczykami to my zaatakujemy po prostu tak sami z siebie. Mając nadzieję, że w sumie nam się to uda pokonać. Znaczy pokonać, przynajmniej osłabić. Nadal tu nic nie mogę zrobić, nic nie mogę kupić. Nie wiem, no to dobra, w razie czego następny tydzień dopiero. Dopiero następny tydzień. Kopiec węgla, a królewski zamek, 20 ropy. I znów ta sama śpiewka. Znów ta sama śpiewka. 20 ropy jest, jest. Królewski zamek, dobra. Okej. Okay. Oki. Tu zbieramy oczywiście. Znów wielki powrót. Znów wielki powrót. No, będzie następny tydzień jak nic. Będzie następny tydzień jak nic. Lub kopiec węgla, zawsze to jakieś surowce. I dopiero następnego tygodnia chyba cokolwiek zrobimy. Ja już tu nie będę szedł, tylko po prostu poczekam następnego tygodnia i tyle. Albo nawet cały tydzień przelecę. Może nawet cały tydzień przelecę, to jest dobry pomysł w sumie. Tu już też będzie kopiec węgla kolejny. Tu kopiec jest już wybudowany na maksa. No dziwna nie, destylarnia też jest na drugi. Dobra. Możemy żydowskie targowisko wykupić, a co mi tam? Znów mateczka Rosja rośnie w siłę. Ale.
Wiem, że może to, co zrobię, jest głupie. Być może. Ale... Zrekrutujemy sobie tych. Zrekrutujemy tych. I dopiero w następnym tygodniu pójdziemy na następne walki. Sobie wykupmy tylko do końca. Już mamy w sumie full. Dobra, nieważne. I lecimy jeszcze tu. Tutaj. Kupujemy. Wracamy do swojego gredziołka. Zaraz będzie kolejny week. Czemu ty tędy nie możesz przejść? Okej. I przelatujemy. Następna tura. No i co? Zdublowało się? Zdublowało się, dobra. Ale, no kurwa, no patrzcie, nadal tego nie możemy kupić. No to jest kurwa komedia. Ta gra się zbreakowała. Po całości. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, dlaczego nie mamy przyrostu. Czemu my nie mamy przyrostu tego? Tak jakby gra w ogóle nie widziała, że mamy cokolwiek kupione. Nie, no dobra, czyli to jest po prostu bug. To jest po prostu bug. Nie ma co się tutaj nad tym teraz rozwodzić, trudno. Już się gubię w tych zamkach. Będziemy teraz atakować. Sprowadzamy wszystkie jednostki do jednego miejsca i atakujemy. Też Rosja się tak szybko nie rozwija jak my. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jednego Plumberbala już sobie odpuścimy, niech stracę. Lecisz tu. Ty to wszystko kupuj i jak... No kurwa nie, no po prostu kurwa no nie. Jakiś limit jednostek się zrobił? Co jaja jakieś totalne? Co kurwa jaja, naprawdę co jaja? Totalne jaja. Totalne jaja. No i tu widzę, że ptaszków też nie możemy, dobrze, przynajmniej strzelających mamy do wykupienia. I tak lepiej niż tam, bo tam żadnych jednostek nie mieliśmy w tym zamku. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Dobra, 237. Tu też jed... Aha. No fajnie. Świetnie. Uwielbiamy takie gry. Tylko w tych zamkach mogę cokolwiek kupować. Miło. Bardzo miło. Po prostu kurwa, świetnie. I serio teraz się martwię, że możemy tego nie wygrać. Naprawdę możemy tego nie wygrać. Dobra. Oddajemy Putinbolowi wszystkie jednostki. Ten już sobie niech leci. Ten już sobie niech leci. Wąsacz, lecisz tu. Oddajesz mu wszystko, co masz. Trochę strzelających będzie przynajmniej. Tych ptaszków też. I lecimy w tą stronę znów. Dobra. Oddawaj Putinowi. No sporo ich jest, nie powiem, że nie. Ich mamy ponad setkę już. 110. No i dobra. To co, ruszamy? Chyba nie mamy wyboru. Bo naprawdę przez te bugi możemy to przegrać. 300 prawie łuczników, kurde.
Pięknie. O, tego jeszcze nie mieliśmy, to od razu statystyki naprzód. Już tarcze mieliśmy. Dobrze wiedzieć, 8-4. 8... Dobra, to nie akurat nie warte. 4-6. To ja wolę atak. No i tego nie możemy zmienić niestety. Wymieniłeś się? A, żeś się wymienił. Naszukuj. Dobra, zapisujemy grę. No i co, ruszamy? Powoli. Powoli ruszamy. Dawaj mi wszystko, co tutaj macie. No Jezu, cały czas mi się te popy mylą. 24, 12, nie no, trochę tego jest. Trochę tego jest. Czekamy na Polskę jeszcze. Nie atakujemy. Nadszedł ten moment, nadeszła ta chwila. Chwila, kiedy Rosja, mam nadzieję, że dostanie w patapona. Tak z ciekawości... Nie, tu się nic nie porozpiło. Tu się nic nie porozpiło, dobra. Dobra, dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Duża to mapa. Naprawdę duża to mapa. Wracaj. My już tu z Putinbolem będziemy siedzieć. Polska, Rosja w jednym ataku. No, to jest aż dziwne. Ty się chowaj. Ty się chowaj. Ty jeszcze iść po tych... ciołków. I też lecisz tu na front. Ja wiem, że to będzie wypchnięcie jednostek po prostu w ręce wroga. Ale robię to celowo. Po pierwsze sprawdzę, jaki jest aspekt jednostkowy tego wszystkiego. A po drugie... może coś osłabię przy okazji. Wątpię, ale spróbujmy. Zapisujemy grę. Próbujemy. Moi drodzy, próbujemy. Trzymaj się, nie wyglądasz na socjalisty. Jak to mówią? Ktoś tu śpiewał? Socjaliści będą wisieć zamiast liści. 18-20, 24-22. Ej, ale to jest easy do wygrania w sumie. Zapytacie dlaczego? Kurwa, 1292. Zapytacie się, co będę chciał zrobić. Kurwa, 40, 1609. Nie, to nie jest idea do wygrania. Tu zapomniałem, że te czołgi są strzelające. Nie to. Dwóch. Nie, no to było... Kurwa, depresja mnie złapała. Lecisz. Lecimy. Tych mam 76. Zróbmy to na logikę. On ma 7 punktów ruchu, bez problemu doskoczy do tych dwóch czołgów. Czy pytanie, czy te dwa czołgi go rozwalą? Możliwe, że nie. Wiecie co? Lepiej byłoby zablokować chyba tych strzelających. Stanąć gdzieś tu. Dzięki temu zablokujemy tego, który będzie atakował jako pierwszy. Czyli tu. A potem dopiero będzie atakował ten. Ja myślę, że popy przeżyją te dwa ataki. Więc będziemy mieć pierwszy strzał, drugi strzał, trzeci strzał i jednostki pójdą do przodu. Więc... popy mają duży zasięg. Więc myślę, że bez problemu możemy to ogarnąć w ten sposób. Tylko jednego. Nie wierzę w to, że to wygram. Więc się nie przejmujcie.
Ale przynajmniej chcę ich osłabić. Pięknie. 24. Nie ma bohatera, więc luz. A czemu ty się ruszyć nie możesz? Naprawdę? Jesteś zablokowany? Kurwa, patrzcie, nie mowa. O kurwa, nie pomyślałem o tym, że oni się ruszą. Fuck. 20, 18... 01... FSB, lecimy. 2, 3. Niestety 2. Dobra, świetnie. Dobrze, walcie w tego. Nie ma problemu. 1, 2. 1, 4. Szpy, świetnie. Osłabiamy ich jak najbardziej, żeby przynajmniej stracili tych strzelających. To już będzie git. 24 na 24. 4, pięknie. Niedźwiedzie się będą kotłować w tej chwili. FSB-ków trochę straciliśmy. Może by dać jednak Rush B na FSB-ków. Oni mają sporo obrony, więc zatrzymamy strzelających. Dwa. Ten niedźwiedź się nie ruszył. Chyba teraz jemu krytyk wpadł. No już mamy sobie dwa niedźwiedzie na jednego niedźwiedzia. Przestrzelający tutaj są. Dwudziestki. FSB teraz. 2, 3. Zablokujemy ich. 15, fuck. 25. Mówię, nie wierzę w to, że my to wygramy, więc nie przejmuję się tym. Dobra, dobijmy tego. 38, really? Oh, fuck. Może tych? 13, 15. 7, 7. To jest jednostka poziomu drugiego. To jest trzeciego. Ale mają mniej obrony. 15 i... 35. No to dużo wyjaśnia. Ale ja się chcę pozbyć jak najwięcej strzelających. 2, 4. 3. Uleczmy go. Oni mają 10-14, to jest sporo. Czemu nie oddałeś? Robi się nieciekawie. 25. 1. 0-1. 5-6. 2-3. Nie, no, jak mi odda, to padnę. Dobra, trzymaj się. 23. Dwa-dwa. Czołgów jest od cholery. No właśnie, i się zaczyna. Mówię, nie wierzę w to, że my to wygramy, więc ja się tym nie przejmuję zbytnio. Ale fajnie by było to wygrać. Fajnie byłoby to wygrać, nie mamy many. Gdzieś te 5. To jeszcze możemy dać. Na popa. No i właśnie nam to siada. Może będzie musiał dojść? Niestety tak. Staramy się jeszcze to jakoś ugrać. I teraz będą atakować zaraz czołgi. 11, 2, 2, 2, 3. Kurde. Pierwszy czołg.
Drugi czołg. Skupiamy się na walce. 2-2. 1-1. Kurde, czemu dwóch nie mogłeś zaatakować? 2-4. Zabij. 3. Fuck. Zabijesz? 0-0. Nie ma opcji. Oddaj. Dobra. No i zaczyna się rzeźnia. Dobra, walcie w czołg. Dobrze. Zabijesz z jednego? Zabijesz. Ty atakować tu już nie możesz, prawda? 2, 3, 4. Pięknie pop. 12. To jest właśnie niestety wada łuczników. Jak oni już przychodzą w walkę wręcz, to jest lipa. 1. No i zaczynamy rzeźnię kolejną. No ale już następnymi jednostkami powinniśmy to ugrać. O tyle dobrze. 2. Pięknie. 1005. 2. Pięknie. Teraz kałasznikow dajesz. 1, 3, 3, 2. Ale prawie nie będzie miał strzelających. Zostanie mu 6 sztuk czołgu. No i teraz zaczynamy. Stąd tylko ten kurde paniaczek. I przyblokował nas. Czemu ty nie możesz tego atakować? Kolejny bug? Oczywiście 108. 73. Wszystko w popa leci. Zero, jeden. 2, 4. Dobra, tam już tak krzywdy im nie zrobimy. Patrzę, może któregoś z tych dobije. Na przykład tu. Tylko pop się jeszcze trzyma. Co mogłem najpierw iść, kurde, tą jednostką, bo i tak tam nic nie zrobiliśmy. Dopiero potem tymi Chińczykami. 1, 4, 0, 2. No i został pop. Jeden, jeden. Kurwa, to po prostu wykrywa jako atak dystansowy, dlatego on nie może do niego podejść nawet. Wszędzie po 0. 0. 1, 1. Nawet 2. I koniec. Dobra. I teraz Polandia. Zapiszmy sobie jeszcze raz. Ostatnia walka. Tu już musimy to ugrać. Dobra. I tak. Z miejsca robimy to w ten sposób. 111 czy 293, 293. Atakujemy czołgistów. Zobaczcie, jaka jest różnica. W ataku nawet. Dobra, ale w sumie będziemy pierwsi atakować strzelającymi, więc jest luz. Czołgiści. Pyk. Dobijesz? Proszę. Pięknie. Orzeł Bielik defuje. 2. Defujemy. Jak prawdziwa husaria. O kurde, dolas. O czym mówimy? O czym mówimy? Czekaj.
Pyk 69. Pyk 28. Pyk. W sumie nie musiałem. O, czy musiałem, czy nie musiałem? Poczekamy jeszcze. Poczekamy jeszcze. Tu możemy mu dać to. 5. Seria może zaatakować, tylko ja bym jeszcze tak zaczekał. Zaczekał, bo on podejdzie pierwszy. Zaczekał. Easy. Zaczekaj. Pyk, 1064. I husaria do ataku. Wygraliśmy to. Fuck yeah. Jakie straty? Rękawica. Legendarny offhand. No nie mówcie, że to jeszcze coś będzie. Może ja już po prostu zbugowałem tą grę. Może ja po prostu już zbugowałem to wszystko. Rękawice niekończącej się kulki? O kurde. W porównaniu 2-4, 12-12. No to jest moc. To jest moc. Brakowało nam flaszek. To teraz już mamy. Złoty sierp. No dobra, tylko pytanie, co teraz? Bo w teorii już wygraliśmy. Jeszcze Wołograd został, tak? Czy ten Wołograd to jest tu? To jest Stalinbal. Ja no, chciałem już odcinek zakończyć. Ja już chciałem odcinek zakończyć, no. Dobra, tak na szybciorka. Przejdziemy tędy. Może ten Wołograd jest gdzieś tutaj na Ukrainie, pseudo. Nie, są Chińczycy. No właśnie. Gdzie jest ten Wołograd? Ej, nie wiem, gdzie jest Wołograd Modern. Czy to jest to, co tutaj było? Nie, Commissioner Ball. Nie mam pojęcia. Jeszcze jedna walka? Dobra, ja to potnę co najwyżej, bo już chcę zakończyć tą kampanię. Naprawdę chcę ją zakończyć. Chcę ją już zakończyć. Dla mnie ta gra się teraz zbugowała i to strasznie. Strasznie się zbugowała ta gra. Więc macie albo dłuższy odcinek, albo pocięty odcinek. Albo pewnie dłuższy. Nie wiem, czy będzie mi się chciało to robić. Podejdźmy. Komunicji może złamać polski, nie, nie. Zapisz. Bierz syrenkę jeszcze. Dobra, mamy więcej pierogów, tak, tak, tak. Ile on ma czołgów? Nie widzę. 15. Czekaj. Rush B. No i co, walimy tych dziadów. 31, pięknie. 45. 26. One mają 2-6. Czołg będzie dopiero później. A tutaj nam strzelających ściągnie niestety. 50, pięknie. Oddaj. Pięknie. No i tu się znów zbugowało. Czekaj. Szkoda, że husarii nie oddaję za każdym razem. Kurde, dobra. Trochę na tej husarii ściągnęli.
11, fuck. Dobra. 7-9. Z jednego, nie? O, odbagował się. Ilu tu ich zabijesz? 4. Niestety, gra się znów zbagowała. Trochę niefajnie moim zdaniem. I co, tych atakujemy? Tyk. Jednego. Których bym ściągnął na hita? Czy w ogóle jest jakiś? Niestety nie ma. Jak to dojdzie bydle. Albo to dojdzie bydle. O. O czym mówimy? 5, pięknie. Pięciu. Idziemy dalej. Jednego, dwóch. Czterech, pięknie. Atakujemy FSB. 28. Może ubielik niech sobie zaatakuje tu. 19. Damy jeszcze przeciwko komunistom. I zaatakujemy oczywiście FSB. 32, proszę cię. 6. I nie oddał. 11 by zabił. No pewnie, że tak. 36, jeszcze kryt. Pięknie. To już możemy się depować. Iz. No dobra, no ale to już wygraliśmy. O kurde, chyba. A nie, to nie jest problem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie jest problem. No może jest problem. 45, 15. Znów mogłem dać mu movement speeda. Nie dałem. Głupia lama ze mnie. Zablokowałbym wtedy strzelającego przynajmniej jednego. No i jego pierwszy atakuje, tak? Świetnie. Nie fair. To jest nie fair. 16-30. 30, pięknie. Daj movement speeda na tego. On tu robi robotę. Dobra, pewnie nam kilku zginie tych akurat. Niestety. 25. 36. 4000. Genialne. I kończymy to. Ta kampania może się już skończyć. Jezu, udało się. Now deal with Mr. Zero. Zblokowano osiągnięcie. Dobra, moi drodzy, udało się. Udało się. Więc zostały nam tak naprawdę jeszcze chyba sankcje. Tak. Kula i magia zrobiliśmy, wolność i demokracja, szybka eskalacja również. Więc zostały nam sankcje, niebezpieczny układ i jeden Trump bal, by wszystkimi rządzić. Ale, kochani, tutaj mamy jeszcze coś takiego jak scenariusze. Tylko czy my możemy? Tak, możemy sobie wybierać co chcemy. To w ogóle jest Poland i Poland Ball. Trochę nie rozumiem. A, okej, okay, że Poland Ball w sensie taki. Więc możliwe, że następnym razem sobie już spróbujemy zagrać. Zagrać sobie tutaj zwykłą rozgryweczkę. Ale tak czy inaczej macie 40-minutowy odcinek. Dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.